Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Road to Spyro Reignited Trilogy. I w tym odcinku okazuje się, że Pixel zrobił gafę, bo nie przeszedłem jednego poziomu w Peacekeepers. Teraz trudność z dostaniem się będzie. Okej. Chyba poszedłem do następnego świata, co nie? Bo to będzie dosyć duży problem, jeśli nie mogę wrócić, ale nie sądzę. Misty Bog, oh shit, dobra. Zobaczę, bo... Naprawdę nie będzie fajny, jeśli nie... Chociaż nie, dobra. Zrobimy to inaczej. Użyję po prostu save state'a. Load state, bo to jest plus posiadania przerobionego PS TV. Mogę sobie robić save state'y w grach na PSP i PS. Jeden. Jest away. Więc jest fajnie. Więc... Teraz zobaczę tą drugą opcję. Ta. Czyli nie... Czy... Zaraz, chwila, moment. Czy chcesz mi właśnie powiedzieć, że ja nie mogę wrócić? Nie, ej, no nie... O, dobra! Więc to prawdopodobnie jest stay here. To jest prawdopodobnie Peacekeepers. YOLO, I guess? No, teraz to będzie zabawa. Bo nie pamiętam, czy to od góry się liczyło, czy od dołu. Jestem w Artisans. A nie, bo to jest Stay Here Artisans i dopiero... A, dobra, nieważne. Jestem idiotą. O, nie mam nic w Artisans do zebrania. Goddammit. There. W Artisans nie wygląda na to, że mam cokolwiek do zebrania. Tu również... Nie, tutaj właśnie o to chodzi, że ominąłem poziom. I to w sumie ten taki najbardziej znany. Dobra, więc to jest Stay Here, więc to na pewno musi być Peacekeepers. Ojej... Dopiero się uczę japońskiego, okej? Okay? Bo akurat zacząłem jałka japońskiego. Taka ciekawostka z mojego private life. Trochę. Więc dobra, idziemy do tego poziomu, który ominąłem. Tylko teraz pytanie, jaki poziom ominąłem. Bo nie wiem gdzie... Chyba to jest ten. Bo poziom, który ominąłem, to Cliff Town. Ja nie jestem do końca pewien, czy jest. A, to jest ten, dobra. Więc ten właśnie poziom ominąłem. Dziękuję człowiekowi, który mi o tym poziomie przypomniał, bo później prawdopodobnie przy Gnastim Norku by było takie... Zaraz, chwila. Dlaczego mi to nie działa? Dlaczego super bonus... nie super bonus. Gnasty lud nie chce się odblokować, co jest? I bym chyba prawdopodobnie w życiu się nie ogarnął, co jest. Pewnie bym zwalił, no na glitch, ale dobra, przechodzimy do Spyro 2, nie będziemy się tutaj chrzanić. No, to bym się krzanił po prostu, no. Byłoby krzanienie się z tym nie lepiej. Ale kurde, no, nie ogarniam jak ten... Znaczy pewnie... Tak, no pewnie miałem spełnione warunki na przejście poziomu, więc najpierw się mnie pewnie pytała właśnie o...
przejście do poziomu, a później dopiero o wrócenie, ale kurde no. Właśnie dlatego chciałem od razu wszystko zdobywać, bo wiedziałem, że będę miał problemy z zdobyciem, znaczy ze zdobyciem, z wróceniem do poziomów poprzednich. 16 żyć już, nice. Ja oczywiście z diabłem z tym zapominać wszystko. No. O. Jest teraz pyk i pyk i pyk. Jakoś sporo to ma wyższy skok, to mogę sobie po prostu podpalić bez żadnego problemu. Ja jestem przyjemny tak jak się mówię. Ja nie mogę. Chciałbym spaść. Ale tego sobie smoka uratujmy. Oba-chan tachi, ułkina unawe de nani shiteru no? Sana. Itte nani o shiteru ndaka? Okata ano chibi tachi no gohan demo tsukutten daro. I 40 smoków, już mamy połowę. Znaczy, tak szczerze biorąc, ratujemy chyba 78. Bo zginąłem. Bo dwa smoki później zostają porwane, znaczy zostałem uwięziony z powrotem. Chyba coś w tym stylu. Właśnie, że dwa smoki zostałem z powrotem uwięzione, więc no to też nie jest tak stuprocentowo 80, już 78 może, coś koło tego. A dobra, mik, kurde, lecimy. To chyba muszę znowu odpalić, co nie? Tak. Ale skoro mam ten wyższy skok, czemu go nie wykorzystać, co nie? A no. O. Nie wiem w sumie dlaczego w Japonii Spyro ma aż taki duży skok. Znaczy pewnie dlatego, żeby grę ułatwić trochę. A bądź co bądź Spyro normalnie w Ameryce, jeśli robił jakieś skoki, to te skoki takie były, znaczy kiedy robił takie długie są po prostu pewne sekcje w poziomach, które wymagają długiego latania i czasem te sekcje po prostu były perfekcyjne na odległość, więc zakładam, że to o to chodzi po prostu, że po prostu chcieli to ułatwić i zakładam, że im się pewnie udało. Myk, i myk, i myk. Kurde, myślałem, że robię naraz. No, ej, nie zabiera. W amerykańskiej wersji one zabierały życie, jak nas walnęły? Nas beach slapowały? Nie jestem pewien. Dobra, teraz uwolnimy tego smoka. Więc on nas teraz wytłumaczył, że będziemy musieli przejść na drugą stronę klifu. I to też właśnie zrobię. I udało się. Nie byłem tego nawet, nie byłem taki pewien, bo przez perspektywę to wyglądało, jakbym zaraz miał po prostu wpaść, tak wpierdzielić się twarzą wprost w ścianę i tyle by ze mnie było. No fajnie by, jakbym coś widział tak przede mną. To kurde, wiem. Bo z tymi ptakami to na serio będzie, byłoby trudne, jakby kamera cały czas łaziła za mną, a patrzyła się z lotu ptaka na mnie. Znaczy z lotu ptaka w sensie z... że patrzyła się w ziemię, a nie na wprost mnie. A i tak to robi. Przynajmniej te ptaki z jakiegoś powodu nie reagują. No tu jest podpowiedź prawdopodobnie, że tam są klejnocy za zamkiem. Aha! I to tyle, nie, jeszcze jest tutaj. Ziomek. No, o, nawet spadło, kurde! Teraz tylko tego uwolnić. Smoczka. Spyro, joku kite kureta, ne? こんな寂しいところまでまさか探しに来てくれるとは思ってもみなかったや あんた あとはプロスト jak jakiś zjarany
no przyznajcie, no odzywał się jak jakiś zjarany sobie. Ja tam nie oceniam, ale no... Ja tylko fakty zauważam. Coś tu jest, bo tutaj widzę, że bardzo lubią się ukrywać za budynkami. Nie ma. Okej, no to idziemy wyżej. Raczej wracamy tutaj, żeby zdobyć klejnoty. I znowu wracamy tutaj, żeby wlecieć tu. No kurde. Dobra, więc ja po prostu chyba wyjdę na tą niższą mapę. Stamtąd chyba się da wskoczyć na mnie. I myk! Jak da się wskoczyć normalnie, więc jest spoko. Tu sobie mkniemy, tak fajnie. Tu. Na klejnocik. Jest fajnie. Teraz będzie problem z... No bo teraz powinno mi się teoretycznie rzecz biorąc odblokować Misty Bog. Więc muszę wybrać przedostatnią rzecz. Chyba tak. Właśnie chyba przedostatnią rzecz wybrać. I jeszcze to nie wszystko, bo tam mam jeszcze do lecenia niektóre rzeczy. Dobra, a więc czy z tego kifu tam dolecę? Nie sądzę, więc po prostu skorzystam z tego dla pewności 100%. Też w sumie trudno określić. W ogóle co to za szpirala. Ooo, ale fajnie. Przynajmniej tak dolecę. I pyk. Pyk i brakuje mi dwóch. Tam są. Kurwa. O, jak fajnie. How convenient. Jata! Więc oczywiście ja to ja, więc muszę iść do portalu. Znaczy do portalu, do wyjścia po prostu. Dobra, więc stamtąd go przesunę. Dobra, dobrze. Teraz przynajmniej mam na portal na samą górę. To jest fajne. Okej, więc teraz wybierzemy się z powrotem do Dreamweavers, bo mamy dwa ostatnie poziomy do zrobienia, jeśli dobrze pamiętam. No. Ja cię pokażę mi te gnorkowe pośladki. O, tak. Oby tego nie scenzurowali w Reignited Trilogy, jak to zrobili z spluwami. No więc przedostatnia opcja, tak? Oby. Please. Dreamweavers. Znaczy nie Dreamweavers, tylko Magic Crafters. Dreamweavers to jest... tam przedostatni homeworld. I trafiłem. Jej! Więc musimy teraz tam znowu dobiec. Wow, oh shit. No więc myk. Ta zawrotna prędkość. A teraz po prostu... jak zapierdziała nawet kamera nie za... nie ogarnię. Kurde. Dajesz Spyro. Zapierdziach niczym Sonic the Hedgehog. Pyk, pyk, pyk. Dlaczego to jest takie... tak dziwnie się z tym steruje. Ej, halo, halo. Chyba, nie pamiętam, czy ja ten poziom przechodził. Tak, co jest tutaj. Więc po prostu zobacz po znakach. Więc tu jest T do potęgi 0 minus 7. Tu jest. Więc nie ma tu T do potęgi 0 minus 7. Więc wchodzimy tutaj. Halo. Tutaj chodzi. No. T do potęgi 0 minus 7. Nie, oh boy, to jest ten poziom. Oh shit. Prawie co zaraz tu pójdę, żeby się nie wracać. Niepotrzebnie. Idź szybciej. Kozo. Lubię muzykę takiego poziomu. Lubię po prostu muzykę Spyro. Oryginalny Spyro miał jeszcze taki fajny feeling, jeśli chodzi o swoją muzykę. Taki... nie wiem, trochę taki rockowy, trochę taki... nie wiem w sumie jaki.
taki rockowy, trochę disco nawet czasem, ale... Ale no bardzo fajnie. I Spyro 2 to trochę ulepszył, a... Później przyszło Spyro 3, które miało jakiś dziwny taki techno... Techno coś. Nie mówię, że Spyro 3 jest zły, ale sądzę, że muzyka mogłaby być lepsza w Spyro 3. Więc Elo, żeby od razu zniszczę. Jesteśmy na starcie. Więc teraz nie będę musiał backtrackować, bo zawsze zapominam o tej części poziomu. To... I kiedy mówię zawsze, to mówię zawsze. Ale tym razem to się zmieniło. To jest lepszy dzień dla mnie, bo nie zapomniałem o tym. Bo mam nadzieję teraz o dużo rzeczy nie zapominać. Ale ten poziom jest o tyle trudny, że myślicie pewnie, że Treetops jest trudny, co nie? Treetops to jest, ło, jakie trudne, o kurde. Treetops to jest pewnie, no, trudne, bo musisz chainować te wszystkie supercharge i tak dalej. I o pierdziele, jakie to trudne musi być. Dupa, to jest trudny poziom i ja zapomniałem, że to chyba trzeba spaść jakoś. Więc jednak o czymś zapomniałem. Teraz trzeba trafić do perfekcji. Oj, przy okazji to. Na ślepo kompletnie. O ja pierdziele. Kurde. Szpanę sobie pisać. Przejdziemy tutaj znowu na tym, nie wiem, balkoniku, balustradzie, whatever. Więc to będzie tutaj do spadnięcia gdzieś. Co nie? Teraz muszę... Coś chyba popsułem. Tak mi się wydaje. Chyba jakiś trigger nie aktywowałem. Ale okej. No więc chyba ten smok teraz nam wytłumacza chainowanie, mi się wydaje. Koko no sekai ni taksan aru hosonagai takai tou no teppen wa dragon tachi no negura ni natte iru nda. Waki. Jest teraz myk. Nie wiem, czy tutaj mamy. Nie, tutaj nie mamy się robić jeszcze. Po prostu mamy ich rozmawiać. No nie chcę się dowiadywać o czymś tam. Nie wiem o czym. Oh boy. Więc tu się zacznie problem. Musimy tam dolecieć. Po prostu i tak możemy tylko przez po prostu używanie wielu tych supercharge'ów na raz. To będzie dosyć ciekawe, nie powiem, że nie. Ale spróbuję. Spróbować zawsze można. Dobra, więc... Jak to mówili starzy, nie wiem... Górnicy, YOLO. I myk! Udało się. I did it. First try! Kurde. Tu jest... podjazd. Aha! Więc mamy już prawie wszystkie jajka. Prawie czy wszystkie? Prawie wszystkie. Teraz wrócić możemy tylko dolatując tam bodajże. Dlaczego przysyłacie tych swoich dryblasów? Którzy was miażdżą. Dobra, ale tu dopiero się zacznie problem, bo ja tu po prostu nigdy nie wiem, jak to będzie. No bo nie możemy tu strzelić... Nie no, możemy tego robić. Dobra. Chyba tak nie ma 100%. I oczywiście psy muszą się odezwać. Bo moje psy uwielbiają szczekać na wszystko, tylko nie to, na co trzeba. Błagam psy, nie szczekać podczas mojego nagrania, nie. Nie róbcie tego! Chyba i teraz myk.
Teraz tak. Teraz ty teraz przypierdzieli mi w ścianę. To nie było fajnie. Dobra. Więc teraz myk. Czy się uda? Mam nadzieję, że się uda. Uff. Okej, okay, przez chwilę nawet nie ogarniałem, co się dzieje nawet, ale... Chyba się udało. Przejdziemy tutaj sobie na spokojnie. Na spokojnie, powolutku, nie śpieszymy się. Ale nie pamiętam w sumie jaki było... Nie, ostatni poziom to jest przecież boss. Jestem głupi po prostu. Więc może tak to trochę przedłużymy odcinek tylko po to, żeby bossa pokonać, bo to już dosłownie jest końcówka poziomu. Arigato, arigato. Arigato, arigato. To jest jakiś odpowiednik. Thank you for listening me. Czy co? Arigato, arigato. Ale to jeszcze miało sens, gdyby się tak nie ucięło, bo to było takie arigato, arigato. I tyle. Było takie arigato, arigato. To by było ok, bo... Właśnie to nie lubię na początku RPS 1. I trochę też to było zauważalne w niektórych grach na PS2, że czasem audio mixing wyglądał tak, że po prostu ucinali audio dosłownie jak się kończyło, podczas gdy nie ogarniali, że jak ktoś coś mówi, tak przez, nie wiem jak to określić, ale przez chwilę jest jeszcze taki jakby pogłos tego mówienia i ten pogłos, jeśli go nie ma, to tak nienaturalnie brzmi. Ono choshi de nokori no nakama no kyushitsu mo tanonda zo. Ganbatte miru. Makasete yo. Nice, 45. No i to było tyle z tego poziomu. Pyk. No 30 na 30. Jakiś debil trąbi mi przed oknem praktycznie. Wiecie co? Zamknę okno. Okej. Okay. Teraz zdecydowanie będzie mniej problemu i zdecydowanie nagranie mi starczy. Nagranie mi tak jeszcze krótko zajmie, że raczej się tu nie uduszę przez gorąco mojego komputera, bo oczywiście nie polecam procesorów AMD. A przynajmniej tych starszych, bo to na sobie... Zaoszczędzicie sobie przynajmniej na piecu, jeśli je kupicie, może tyle powiem. Więc teraz poziom z bossem po prostu przejdźmy. Let's do it! I to jest jeden z pierwszych poziomów, jakie zostały pokazane do Spyro Reignited Trilogy. A raczej jego początek został pokazany w trailerze. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko w sumie pokażą, to znaczy szybko, że niedługo zostało do kolejnego pokazania. Ale przedłużam tego wszystko. Mam nadzieję, że nie zostało długo do pokazania trailera do Spyro 2. Bo chciałbym na serio zobaczyć, jak wyglądają tam postacie, niektóre poziomy, przede wszystkim Glimmer. I po prostu... Jezu, jak ja bym chciał to zobaczyć! A w szczególności Elore, która jest oczywiście best girl. Jeśli nie zgadzacie się z tym, że Elora to jest best girl, to... ale żeby nie było, to ja uważam, że Coco to jest best girl, ale Elora to jest best. Jak nie zgadza się z tym, że Elora to jest best girl, to ja was nie wiem. Bo Elora to jest best girl. Teraz można powiedzieć, że Coco to jest po prostu best girl w Spyro, a Elora to jest best... Pfu! Coco to jest best girl w Crashu, a w Spyro best girl to jest Elora, ale nie. Coco to jest po prostu best girl w Crashu, a Elora to jest po prostu best girl wszędzie.
no sorry, ja jestem dziwny człowiek. Nie zwracajcie uwagi po prostu na tego typa. A on jest promany. Sman no, wakae no. Zuibun to nagai koto katamatte ta monde na. Dewa, aitsu to washi ga mukashi na. Boku ikanakya. Boku? Oby nie no tylko. Fajnie, to był słaby nawet. Ni! Retreat! Ale przynajmniej tu od razu miałem checkpoint. Więc nie za dużo stracone. Przynajmniej. Ale ten poziom z bosikiem jest dosyć prosty, łatwy. Zaraz w sumie go pokonamy. Gdybym tak nie ginął cały czas, to byłoby fajnie. Przynajmniej. Taki. Teraz możemy iść. Jaki jest szybki, ja pierdzielę. W porównaniu do normalnego chodzenia. Teraz tak, co? Czy gra pomyślała, że ja już uderzyłem tego gościa, jak tu był? Nie, ale dziwne. A przynajmniej darmowy klejnot dla mnie. I guess. Snyk. A nie, bo tu jest bug. Też. Już tak nie lata, kurde. A nie, no to się kiemczę. No to tak, albo w japońskiej wersji się nie walczy z nim ten raz, albo... I don't know. Więc mamy ukończony poziom i teraz możemy spokojnie przejść do Misty Bog. Kurde, ja myślałem, że Misty Bog zaczniemy sobie w tym odcinku już, ale nie piekło przez mój debilizm. Ale dobra, 46 smoków, żeby nie było. Tu mam zrobione wszystko w... Peacekeepers. Tym razem mam wszystko zrobione. I w Artisans też mam wszystko zrobione. Więc możemy spokojnie przejść do Misty Bog. To jest Misty Bog. Mam nadzieję taką. Cichą. Cichą nadzieję. I... Chyba tak. Chyba to jest Misty Bog. A więc tym miłym akcentem, że doszliśmy do Misty Bog jednak. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa pa! Chaos! Control!